Państwo, że bardzo serdecznie przywitam wszystkich tych, którzy właśnie w tym szczególnym, ważnym dla naszych laureatów dniu zechcieli przybyć do Biblioteki Śląskiej. To już 32. okazja męczenia na Gotymia Karola Miarki, osoby no, wybitnej i zasłużonej dla Górnego Śląska, które działania, dorobek, myślę, że bardzo dobrze ilustrują to, co chcemy wspierać i pokazują działania osób w tej chwili zasłużonych, których chcielibyśmy uhonorować. Osiągnięcia w dziedzinie tworzenia nauki, kultury, tych wartości, których kierował się w swoim dotychczasowym życiu Karol Miarka, są dla nas wartościami uniwersalnymi i takimi ważnymi też dzisiaj. Dlatego też tak nam zależy na tym, żeby ci laureaci, ich dorobek nawiązywał do tych wartości. Był dla nas takim wyznacznikiem, w tym kierunku powinniśmy podążać, jakimi wartościami powinniśmy się kierować. Serdecznie im gratuluję, również wszystkim tym, którzy do tej pory mieli okazję tymi laureatami być. To tak się zgadzam z panią marszałek, są osoby dla nas ważne, dla naszego województwa, są takim drogowskazem tych działań, które przez nasze województwo są wspierane, pożądane i o nie prosimy. Jeszcze raz serdecznie państwu gratuluję, wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Nagroda Karola Miarki jest szczególną nagrodą, bo świadczy o tym, że ludzie, którzy ją otrzymali, nie kierowali się w swoim działaniu tylko sprawami zawodowymi, ale łączyli swoje pasje z tym, co w danym społeczeństwie, w społeczności lokalnej chcieli zrobić. To są ludzie, którzy w sposób szczególny traktują wartości, ogólnoludzkie wartości, które również tkwią na Śląsku w tożsamości, potrafią współpracować z innymi. I to są przede wszystkim ludzie tacy, którzy bez względu na panujące mody, trendy, na różne kierunki związane z komercjalizacją, z globalizacją, potrafią wykazać się tym, co najważniejsze, a przede wszystkim pasją, pracą i sercem. Szanowni Państwo, dostojni goście, na posiedzeniu 9 października bieżącego roku, pracując zgodnie z trybem przewidzianym regulaminem nagrody przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego, przy wymaganym kworum, po dyskusji i głosowaniu, komisja w składzie przewodnicząca komisji marszałek Barbara Kamińska, przedstawiciel Opolskiej Uczelni Wyższej, pani profesor Teresa Smolińska, Uniwersytet Opolski, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Tadeusz Chrobak oraz moja skromna osoba jednogłośnie wskazała 3 kandydatury do uhonorowania nagrodą Karola Miarki w roku 2014. Przy pełnej aprobacie Zarządu Województwa mam zaszczyt Państwu oznajmić, że laureatami prestiżowej nagrody imienia Karola Miarki zostali laureatus Bogusław Szybkowski, wybitny znawca filatelistyki polskiej oraz renomowany rzeczoznawca Polskiego Związku Filatelistów, kolekcjoner, fotograf, wydawca, jeden z najwybitniejszych znawców fotografii śląskiej i filokartystyki śląskiej. Laureatus ksiądz doktor habilitowany Andrzej Hanich, profesor nadzwyczajny w Państwowym Instytucie Naukowym, Instytucie Śląskim w Opolu, historyk, publicysta, członek Rady Głównej Instytutów Badawczych w Polsce. Laureatus Roman Sękowski, historyk, bibliotekarz, nauczyciel, bibliotekoznawca, bibliofil, kolekcjoner, inicjator powołania w Opolu Towarzystwa Przyjaciół Książki, a także inicjator odbudowy zamku w Rogowie Opolskim, stanowiącego oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, gdzie gromadzimy najcenniejsze zbiory również dziejów literatury i drukarstwa śląskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Tyle słów komunikatu. Jestem tak przejęty tak piękną uroczystością, że myślę, że dopiero jakbym był następnym razem, to bym widział i wiedział, co tu się dzieje. W każdym razie bardzo ładna oprawa, bardzo ładnie wszystko przeprowadzone, piękne kwiaty, medal, dyplom. No, jestem pod wrażeniem, pod urokiem tak pięknej oprawy tej uroczystości. Szanowni Państwo, bardzo króciutko. Dzisiaj ważne jest działanie skuteczne. Recepta
na działanie skuteczne, które przynosi efekty, które nie tylko dają satysfakcję, ale generalnie pożytek, kryje się w słowach świętego Franciszka z Asyżu. Powiedział kiedyś: róbcie zawsze to, co jest konieczne, a potem to, co jest możliwe. A wówczas okaże się, że wyszło to, co było niemożliwe. Dziękuję bardzo. Po prostu to jest już nagroda, która jest dobrze znana i bardzo prestiżowa. Na Śląsku zwłaszcza, na Górnym Śląsku. No i bardzo się cieszę, że otrzymałem tą nagrodę. To jest naprawdę wyróżnienie. 110 lat temu, w 1904 roku, w drukarni w Mikołowie Karol Miarka wydaje taką skromną mapę Górnego Śląska. Skromna, ale bardzo ciekawa, pokazująca stosunki językowe i trochę statystyki na Górnym Śląsku w tym czasie. Kiedy 100 lat później, w 2004 roku na stulecie, wydałem reprint tej mapy, na nakładzie połowa z niej trafiła do szkół opolskich, to nigdy nie myślałem, że wydając mapę, popularnie nazywając mapę Górnego Śląska Karola Miarki, Karol Miarka przyjdzie do mnie 10 lat później w formie tej pięknej nagrody. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję pani profesor za tak piękne słowa o mnie. Nie wiedziałam. Dziękuję państwu. Dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo.